wieczorem. Witam Was w programie Lekko Zdrowo Ekspresowo. Ja się nazywam Iwana Bejc, jestem dietetykiem, a dzisiaj będziemy mówić o polskim superfood. Dzisiaj będziemy mówić o polskim superfood, mianowicie o jarmużu i o boćwinie. Boćwina to jest taka liściasta odmiana buraka. Bardziej kojarzymy taką wersję, czyli po prostu botwinkę. Czym ona się różni od takiej botwinki? No więc listki botwinki, popatrzcie, one są takie delikatne, dosyć cienkie, takie powiedziałabym wiotkie. Boćwina, popatrzcie, to są takie liściory, naprawdę bardzo poważne. Ona w tej chwili często występuje w różnych kolorach i ja przyniosłam, popatrzcie, ta jest czerwona, jest jeszcze odmiana biała, może tutaj będzie lepiej widać, i jest odmiana żółta. Czym się różnią? Na pewno czerwona będzie miała więcej antyoksydantów, więc jeśli możemy wybierać, to wybieramy czerwoną. Dobrze. Jarmuż to jest roślina, która kiedyś była tak naprawdę tylko dostępna na przełomie jesieni i zimy. Ale czasy się zmieniły. I to jest tak, że w tej chwili jarmuż jest dostępny cały rok. Przy czym ja Was zachęcam do tego, żeby jednak sięgać po to warzywo właśnie latem i jesienią. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jest spór. Wtedy rosło w takich bardziej sprzyjających i naturalnych warunkach i w związku z tym na pewno wtedy jest zdrowszy. O czym powinniśmy wiedzieć, jeśli chodzi o czym się w ogóle jeszcze różnią te rośliny? One się różnią różnymi rzeczami. Z jednej strony kulinarnie one są podobne i kulinarnie możemy je wykorzystywać bardzo często zamiennie, dlatego że i jedno, i drugie może być wykorzystywane do koktajli. Możemy to zasmażać, możemy wykorzystywać do sałatek, ale jeśli chodzi o botanikę, to te rośliny są z różnej grupy, dlatego że boćwina to jest burak, co prawda liściasty, ale burak, a jarmuż to jest roślina, która pochodzi od roślin kapustnych. I tak jak dla osób zdrowych jest absolutnie zdrowa i jeśli nie macie problemów z tarczycą, to jak najbardziej jest dla Was, ale jeśli jest tak, że macie niedoczynność czy nadczynność tarczycy, no to bardzo mi przykro, jarmuż jest nie dla Was. Dlaczego? Dlatego, że on jest wolotwórczy, jak wszystkie właśnie rośliny takie krzyżowe czy kapustne. Ok, ale jeśli jesteście zdrowi, to no, serdecznie Wam polecam. Dlaczego warto w ogóle te rośliny jeść? No więc tak, one są po pierwsze niskokaloryczne i to jest tak. Boćwina 100 gram to jest tylko 26 kalorii, dla odmiany jarmuż 36, więc jarmuż jest troszeczkę bardziej kaloryczny. Są bogate w potas, więc jedna i druga jest pod tym względem bardzo zdrowa. Są bogate w wapń, co jest dosyć zaskakujące i wapń jest przecież dla nas bardzo ważny, dlatego że no, z czego będą mocne kości, zęby, zdrowa wątroba, no wapń jest potrzebny, tak? No więc właśnie 157 mg jest wapnia w 100 gramach jarmużu, jeśli chodzi o boćwinę jest go mniej, bo jest go 97 mg, ale to jest ciągle bardzo dużo. Słuchajcie, ta roślina jest też bogata w żelazo, ale żeby żelazo uwolniło się z tych roślin, no to musi być podane z witaminą C. One są też z pewną ilością witaminy C, ale bez szaleństw. Witaminy C tutaj jest na 100 gram 120 mg, a tutaj tylko 34, więc to jest mało. No, oczywiście są rośliny, mają mniej. Ok. Co jest jeszcze w tych roślinach? Jest jeszcze witamina E. I przede wszystkim to jest olbrzymie bogactwo witaminy A i beta-karotenu. I to jest naprawdę dużo tutaj tego, dlatego że beta-karotenu w jarmużu jest aż 5350 jednostek, a tutaj ponad 4000, więc to jest dużo. Mało tego, witaminy A jest tutaj ponad 670, a tutaj jest ponad 892. Więc to są rośliny, które są idealne na zdrową skórę, na zdrowy
właśnie wzrok. One na pewno bardzo pomogą właśnie w tym, żeby leczyć i też regenerować właśnie wzrok po prostu. Więc z tego powodu bardzo warto ją jeść, ale też z innych przyczyn. Bo słuchajcie, witamina A to jest witamina urody. I jeśli chcemy ładnie wyglądać, to właśnie tej witaminy A powinno być dużo. Mało tego, słuchajcie, witamina A i beta-karoten to są też takie retinoidy, które są odpowiedzialne za starzenie skóry z jednej strony, bo dzięki nim właśnie leczy się i to powoduje, że skóra się odmładza, ale z drugiej strony witamina A jest niezbędna do tego, żeby leczyć po prostu trądzik. Ten trądzik w dzisiejszych czasach pojawia się nie tylko właśnie wśród młodych osób, ale też i wśród osób starszych. I to jest zadziwiające, ale tak właśnie jest, tak mamy, więc witamina A przy trądziku jest bardzo potrzebna i te warzywa właśnie bardzo są przydatne w takich sytuacjach. Co możemy z tym robić? Możliwości jest bardzo dużo. Przede wszystkim koktajle. Przy czym koktajle z jarmuży wyglądają jednak lepiej niż koktajle z boćwiny. Dlaczego? No bo te czerwone żyłki powodują, że niestety, ale ten koktajl jest po prostu w kolorze takim lekko brunatnawym. No i to nie jest bardzo takie apetyczne i często ludzie nie chcą. No wtedy możemy wybierać tę boćwinę właśnie o tych żółtych łodygach. Ona wtedy nie będzie miała tego koloru, ale szczerze, ja bym jednak szła w kierunku tych czerwonych. Co jeszcze możemy z tym zrobić? Możemy to zasmażać w różny sposób. Możemy z tego robić sałatki. I słuchajcie, to jest tak, że w bardzo eleganckich restauracjach bardzo często w tej chwili podawane są właśnie i jarmuż, i boćwina, albo listki po prostu buraczka, dlatego że to jest bardzo eleganckie. To nie jest tylko smaczne, to jest owszem bardzo smaczne, ja to bardzo lubię, ale to jest też bardzo eleganckie danie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić właśnie taką boćwinę, w taki sposób trochę inny, tak jak właśnie jest modne, jeśli chodzi o właśnie takie restauracje. Zaczynamy od tego, że no takiej ilości to nie zjemy, ale powiedzmy, że wybiorę w kilku kolorach. I teraz tak, to trzeba bardzo dokładnie posiekać, dlatego że to będzie twardsze, to będzie miększe. Jak to ładnie wygląda. To jest naprawdę śliczne kolorystycznie. Liście kroimy na takie paski, to nie musi być aż tak drobne. Okej. Okay. To ma ładny zapach. No dobrze. Okej. Okay. I teraz potrzebujemy patelnię. Potrzebujemy odrobiny oliwy. Niedużo, ale trochę. Potrzebujemy ząbek czosnku. Zgniatamy go, obieramy, przesiekamy go, okay. I wrzucimy na olej. Popatrzcie, że tego oleju wcale nie jest dużo, to jest troszeczkę. Po prostu chodzi o to, żeby zaromatyzować, żeby było na czym to podsmażyć, ale to nie ma tonąć w tłuszczu, to ma być po prostu zaromatyzowane czosnkiem. W momencie, kiedy oliwa i czosnek na niej zaczynają skwierczeć, my już nie czekamy. To nie jest tak, że to ma się usmażyć, dlatego że czosnek, jeśli się usmaży na oliwie, to on może być gorzki, on bardzo szybko po prostu się pali, więc do tego nie możemy dopuścić, bo to będzie po prostu niesmaczne. Najpierw dodajemy pokrojone łodygi. One są, popatrzcie, jakie piękne, one są takie kolorowe, rzeczywiście wygląda to fajnie. Mieszamy to i najpierw smażymy właśnie je. Dlaczego? Dlatego, że inaczej one potem zostaną surowe i no, przy pełnej mojej miłości do rzeczy, które są al dente albo które są po prostu półtwarde czy surowe, to jednak łodygi, buraka czy boćwiny
jednak smaczniejsze są, jak są jednak troszeczkę podsmażone. Ok, smażymy. I teraz tak, dużo czasu to nie potrzebuje. Popatrzcie, to już jest, już się szkli, już jest takie miększe i teraz dodaję burak. Dodaję burak na wierzch. I no i co? I musimy dać temu szansę, żeby się właśnie podsmażyło. Tak jak widzieliście, to się smaży na niewielkiej ilości tłuszczu. Dlaczego? Dlatego, że nie zależy nam na tym, żeby to było tłuste. Zależy nam na tym, żeby to było smaczne, żeby to było aromatyczne. Takie buraki można podać jako taką właśnie jako dodatek do wszelkiego rodzaju mięs do obiadu. Tak? Ja kilka razy trafiłam na to, że byłam w restauracji, w której podawano steki, to właśnie podano takie zasmażone buraczki do tych steków. To może być wykorzystane też dla innych celów, bo możemy z tym zrobić naleśniki, możemy to dodać do omletu, możemy to podać po prostu z ziemniaczkami takimi młodymi i będzie smacznie. Możemy z czymś takim zrobić nawet tak naprawdę pizzę. Po prostu ciasto gwałtujemy bardzo cienko, kładziemy właśnie liście takie podsmażone z czosnkiem na ciasto i posypujemy serami. Nie przesadzajcie z tymi serami, pamiętajcie, że są kaloryczne. No dobrze, i co? I czekamy w takim razie teraz, żeby to po prostu zwiędło. Możemy to zrobić też do jajek, na przykład takich sadzonych, albo można na boku po prostu usmażyć jajecznicę. I to też wyjdzie i będzie fajnie. Będzie to po prostu smaczne. Odrobinę to jeszcze posolę. Niedużo. I popatrzcie, to już jest gotowe, nic więcej tak naprawdę nie trzeba. Wykładam to na talerz. Wygląda prześlicznie, bo to taka sałatka na ciepło po prostu. Moglibyśmy zrobić równie dobrze to z jarmużu, ale ja uważam, że warto jest właśnie robić z boćwiny, dlatego że to jest takie ciekawe warzywo i ono jest po prostu smaczne. A jarmużem jeszcze nacieszymy się zimą. Pachnie bardzo ładnie, to jest rzeczywiście dzięki oliwie, dzięki czosnkowi, to jest bardzo pachnące, jak smakuje. To jest po prostu pyszne. Polecam Wam serdecznie, naprawdę pycha. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. To był program Lekko Zdrowo Ekspresowo, nagrany w studiu Młodzieżowa TV. Zapraszam Was do kolejnych programów. Udostępniajcie nasz program, jeśli Wam się podoba. Komentujcie, mówcie nam, o czym warto byłoby, żebyśmy powiedzieli, co byście chcieli, żebyśmy ugotowali, to ugotujemy. No i co? I bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny program. Do widzenia.